Cześć majstry, kolejny odcinek o Vectrze C 22 DTi. Na pewno widzicie już na kanale filmik o głównym sprawcy braku mocy, czyli moja rzeźba, jak to na razie ogarnąć. Na pewno to zrobię na, powiedzmy, na cacy, ale na razie jeździ, nie brakuje mu mocy, nie przerywa, nie wywala błędu. Także główny sprawca, czujnik przepustnicy czy tam klapy gaszącej, jest ogarnięty tymczasowo. Przy okazji szukałem mocy w tym samym czasie praktycznie, kiedy odkryłem to. Mówię, trzeba wymienić turbinę, gdyż łopatki wyglądają bardzo nieciekawie. Moim skromnym zdaniem plus czyszczenie katalizatora, czyli ogólnie weryfikacja, czy ten katalizator jest, czy nie jest rozwalony, czy nie jest zatkany, czy jest drożny. Bo no, w silniku, który tak naprawdę jest ubogo wyposażony w elektronikę, w sensie do diagnostyki, no nie ma żadnej sondy lambda, czyli nie mogę ani stwierdzić, czy coś się dzieje przed, czy za katem, czy jakieś czujniki NOXa. Tutaj jest prosty system, katalizator w rurze wydechowej i to jest wszystko, jeżeli chodzi o jakąś emisję spalin, więc trzeba fizycznie po prostu wziąć kątóweczkę, wyciąć go, sprawdzić, czy jest drożny, ewentualnie umyć. Jak umyłem? Umyłem go ropownicą, czyli nalałem do pojemnika i sprężone powietrze z kompresorka benzynki. Przepłukałem to, wyszło naprawdę cacy. Niektóre zajawki możecie zobaczyć właśnie na Facebooku. Wrzucam takie krótkie rzeczy już, zanim coś robię, czy wrzucam filmik na YouTube'a. Tam widzicie jakieś takie relacje. Wsunąłem kolanko, nie było tak tragicznie, jakby się miało wydawać, że na turbinie gorąca strona i w ogóle WD-40 czy jakikolwiek polepszator i puściło. Tutaj widać, gdzie był wyciek spalin, tutaj z tej strony, bo nie było dokręcone. Trochę szkoda, bo myślałem, że wyciek będzie gdzieś tu i nie będzie się napędzać turbinka, przez co jest słabszy, ale kto wie, no. Luzów jakichś tam dramatycznych nie ma, ale tak jak widzieliśmy, łopatki z kompresora nie wyglądają pięknie. Także tak czy siak to trzeba wymienić. Cieknie, jest jakaś nieszczelność, jest jakieś zużycie.
już prawie poskładane, jeszcze tylko dolna rura. Tutaj nie było uszczelki, nie wiem dlaczego, być może nie ma być. Tam na dole widać taką srebrną, też nie było. Ktoś grzebał w ogóle w spornik taki łączący blok i turbinę. Był luźny. Także tak jak mówiłem wcześniej, pourywane śrubki, to na pewno było rozkręcane, a być może jeszcze coś, chociaż nie wiem. Także uszczelki są dane. Nowe podkładki miedziane tutaj pod zasilanie, nowa uszczelka pod spływem, wyregulowana gruszka. Tutaj tylko połączyć rurkę i odpalamy. Turbo u mnie przeładowuje, czyli tutaj mamy zmianę geometrii, to jest to stare turbo. Ja prawdopodobnie nie ustawiłem tego stopera, czyli tam krańcowej pozycji, jak te łopatki mają być ustawione. W tamtym samochodzie jest wywalony EGR, on już na wolnych podaje dużo ciśnienia, a ja mam chyba wycofane mocno, że te łopatki są całkowicie zamknięte, ona jest bardzo mocno napędzona. Jak ja chcę ruszać, to on już ma duże ciśnienie. 3000 obrotów, pach, jest odcięcie, wywala błąd. Także ja muszę to zrobić. Tak są zamknięte łopatki, kręci się szybko. Tak się otwiera, spuszcza ciśnienie. Także muszę podkręcić tu, żeby wycofać tą dźwigienkę tak bardziej, jakoś tam minimalnie otwarte, żeby były te łopatki, żeby nie było za dużo ciśnienia. Tak mi się wydaje, mogę się mylić, nie jestem szpecem od turbin, ale tego nie zrobiłem dokładnie i tu chyba jest ten problem. Tym bardziej jak się samochód nagrzeje, nie wkręca się na obroty, wywala błąd. Czasami nie, czasami wywali, ale czuć to, że chcemy wciskać, nie jedzie. I stało się to po wymianie turbiny, wcześniej było ok. Także kwestia tutaj kluczyka ósemki, no jakoś tam wkręcić tą szpilkę i zblokować tak, żeby się opierało. No i badać ciśnienie, jakie jest zadane, jakie jest rzeczywiste. No i poprawiać, kombinować, poprawiać. Tyle. Co się okazało, w fazie końcowej nie było, był overboost, bo ta część cięgna spadła, rozkręciła się, bo nie skontrolowałem, albo się rozkręciła, no obroty i wibracje. Także był cały czas zaciągnięty, czyli maksymalna dawka. Spróbuję to jeszcze raz założyć. I tam właśnie widzicie, regulacja jest tego stopu, żeby za bardzo nie dochodziło, żeby nie ciągło. No i taka zabawa będzie, no. Ale przynajmniej się czegoś nauczyłem. Znowu nauczymy się. Tutaj ogarnięty elobał. Nie wali błędem, jak na razie leży sobie na kolektorze. Ale no taka moja refleksja, że jeżeli ktoś mówi, że te silniki są zamulone, to powiem tyle, że coś nie halo jest na bank. Coś nie halo, niekoniecznie jest czek na desce, ale jakieś błędy w pamięci
komputera diagnostycznego i to już nie będzie działać. Na przykład taki overboost dopiero wywaliło później elektrozaworem sterującym turbiną, a tak naprawdę ktoś pomyśli wymienić elektrozawór, niekoniecznie właśnie. Regulacja, no na logikę, stare turbo jakoś tam działało, było wyregulowane, nowe turbo działa, a za chwilę odcina, nie da się wkręcić na obroty i tak dalej. Także szukać tam, gdzie ostatnio było grzebane, prawda? Teraz próbuję zsynchronizować, czyli zadane do rzeczywistego. Tu mam w sumie wykres, ja wam pokażę bardziej graficznie. No nie będzie nigdy raczej idealnie, ale tak, żeby się gdzieś te odczyty spotkały, no i nie było tego overboosta, nie? Czyli przeładowania. No, u góry mamy faktyczne, na dole mamy zadane, przewidywalne. Będą raczej jeszcze niezgodności, ale nie będę to tak na cacy regulował. Tu niby jest za dużo, ale potem się gdzieś tam spotykają. Przy końcu jest praktycznie idealnie, gdzieś tam jest lekka odchyłka, więc ja na razie tego nie będę ruszał. Zobaczymy, jak to jeździ, czy nie wywala błędu, czy... No i co najważniejsze, jak na razie wkręca się na obroty. Wcześniej objaw był taki, że się wkręcał 3000, koniec. Jest overboost, czyli przeładowanie, czujnik map, czyli ciśnienia w kolektorze, widzi, że jest za dużo i obcina obroty, żeby wam po prostu coś się nie podziało, nie? Ja myślę, że jest dobrze. Zobaczymy, jak to jeździ. Tak jak mówię, z doświadczenia, nie diagnozować turbiny na zimnym oleju. To jest najważniejsze. No i mieć jakiś taki w miarę olej, jakiś tam zalecany, no chyba, że świeży, powiedzmy, tak. Bo na starym oleju to też chodzi o prędkość, no o wkręcanie się tej turbiny na zimnym oleju. Ona będzie później wstawać. Ja tu mam gorący silnik, także na to nie zwracam uwagi. Myślę, że jest bardzo dobrze, ale to czas pokaże. Także mniej więcej tak to wygląda, jeżeli chodzi o ustawienia. Cięgno od turbiny musi lekko wejść, tak mi się wydaje. No i ten stop, ograniczyć stop, żeby nie było za mocno. Tutaj miałem wcześniej 104 kilopaskale turbiny, a zadane było 100, czyli już na wolnych obrotach miał za dużo. Jak wbijałem gaz, no to już naprawdę wstawa za szybko, co nie jest dobre. No, macie dużo powietrza, zbyt duże ciśnienie, on nie jest w stanie podlać, no w ogóle no nie zgadza się. No chyba, że jedziecie robić mapę, no to wtedy tak. Dobra, to tyle. Zobaczymy, jak to jeździ. Jeździć, obserwować.